jak postrzega te zmiany życiowe, które u ciebie się dzieją, a dużo u ciebie, więc czy pamiętasz jakiś taki komentarz, kiedy powiedziałaś mu, że jednak pewien etap życia prywatnego się kończy? Mój tata przede wszystkim daje mi naprawdę wolną rękę, jeżeli chodzi o moje wybory. Ja pamiętam, jak ja się kiedyś rozstawałam z muzykiem w zespole i wiele osób było oburzonych i po prostu dzwonili do niego, że co ja robię. I pamiętam, że tata wtedy powiedział, to jest jej zespół, to są jej decyzje i tak samo jest w moich wszystkich prywatnych, życiowych sytuacjach, że moi rodzice naprawdę gdzieś na końcu zostawiają mi po prostu wolną rękę i ja się bardzo z nimi liczę, bardzo się liczę z ich zdaniem, ale to jest ich wielka, ja mam nadzieję, że ja będę taką samą mamą, bo to jest ich wielka życiowa, wiesz, dojrzałość, że nie ingerowali w moje sytuacje. Ale czy w jakiś sposób skomentował to? Nie, no co miał skomentować? Skomentował. No siema, tu Wiki. Jeżeli spodobał wam się wywiad, to subskrybujcie przeambitni.pl.